Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, komentarz. Na początku 10 rozdziału apostoł uprzedza nas, że istnieje taka możliwość, aby człowiek przyznający się zewnętrznie do chrześcijaństwa i uczestniczący regularnie w chrześcijańskich obrzędach poszedł na potępienie. Następnie odsłania przed nami prawdziwe znaczenie kielicha i chleba, które przyjmujemy podczas wieczerzy pańskiej. Rozważania zawarte w tym rozdziale zamyka poważnym ostrzeżeniem przed korzystaniem z naszej indywidualnej wolności w sposób, który mógłby przynieść szkodę chrześcijańskiej społeczności lub stać się powodem do szerszego zgorszenia dla Żydów, pogan bądź Zgromadzenia Bożego. Wersety od 1 do 5. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. Nieco wcześniej apostoł ostrzegał głoszących słowo, że istnieje możliwość, aby zostać odrzuconym mimo zwiastowania słowa. Teraz zwraca się do szerszego kręgu odbiorców, do wszystkich, którzy wyznają swoją przynależność do chrześcijaństwa. To do nich kieruje przestrogę, że przyjęcie chrztu i branie udziału w Wieczerzy Pańskiej wcale nie wykluczają możliwości pójścia na potępienie. Apostoł nie mówi, że możemy zginąć, jeśli posiadamy autentyczny dział w śmierci Chrystusa, ale że realne jest martwe uczestniczenie w symbolach Jego śmierci i pozostanie w stanie wiecznego zatracenia. W ten sposób obnaża zgubną naukę swego rodzaju pułapkę, w którą wpadły liczne masy tych, którzy są chrześcijanami z nazwy. Sidła, o których tu mowa, to stworzenie systemu sakramentalnego, w którym zbawienie uzależnione jest od przyjęcia chrztu i uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Dla lepszego unaocznienia tego niezwykle poważnego zjawiska apostoł odnosi się do historii Izraela. Przypomina nam, że wszyscy Hebrajczycy byli ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu i że wszyscy jedli mannę oraz pili wodę, która wytrysnęła ze skały. Każda z tych rzeczy mówiła obrazowo o Chrystusie, niemniej jednak w większości z nich Bóg nie znalazł upodobania i polegli na pustyni. Ważne jest, aby właściwie rozumieć zawartą tu myśl. Nie znaczy to, że polegli Izraelici zwyczajnie nie spodobali się Bogu. Prawda, o której mówi tu apostoł, jest o wiele poważniejsza i sięga o wiele głębiej. Chodzi tu o to, że Bóg nie został zadowolony, zaspokojony tym samym faktem ich uczestniczenia w spożywaniu manny i piciu wody, to jest bez decydującego wewnętrznego odrodzenia. Jeśli ktoś nie jest narodzony na nowo, idzie na zginienie, niezależnie od tego, jak bardzo zewnętrznie jest podobny do prawdziwego dziecka Bożego. Wersety od 6 do 11, pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 10. A stało się to dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Zatem apostoł kontynuuje myśl. Wydarzenia te miały miejsce jako przykłady dla nas samych. Najwyraźniej przedstawiają one dwa wzniosłe i uroczyste obrzędy chrześcijańskie. Chrzest prowadzający poddającą się jemu osobę w zakres chrześcijaństwa oraz regularnie obchodzoną wieczerzę pańską.
Jednakże obrzędy te, choć same w sobie bardzo ważne, nie są w stanie nadać życia ich uczestnikom. Niestety jest zatem możliwe, aby brać w nich bezpośredni udział, a jednocześnie żyć w sposób, który wywołuje ewidentne niezadowolenie świętego Boga i nie znajduje upodobania w Jego oczach. Ich uczestnicy mogą więc okazać się martwymi wyznawcami, nie posiadającymi życia z Boga i pójść ostatecznie na zatracenie, co widzimy m.in. w objawieniu, 3:1. Aby ostrzec nas przed tym niebezpieczeństwem, apostoł przypomina nam o złu, w które popadło wielu Izraelitów. Zamiarem Pawła jest przekonanie nas, że powinniśmy stronić od wstępowania w ich ślady. Po pierwsze, znudzeni niebiańskim pokarmem Izraelici pożądali złych rzeczy tego świata, co widzimy w 4:11-4:6. Po drugie, ulegając zgubnym pożądliwościom, pozwolili, aby te zmysłowe, odwołujące się do ich wzroku i smaku rzeczy, wdarły się pomiędzy ich duszę a Boga. Popadli w bałwochwalstwo i oddali się zaspokojeniu swych żądz. I usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Co widzimy w 2:32-1:6. Po trzecie, gdy odwrócili się od Boga, stali się ofiarą strasznego grzechu wszeteczeństwa. Ich grzeszne zjednoczenie z pogańskimi moabitkami poskutkowało sądem ze strony sprawiedliwego Boga. Co widzimy w 4:25:1-9. Po czwarte, ów bezbożny sojusz ze światem zniszczył wśród nich wszelkie poczucie obecności Pana. Izraelici poczęli kusić Go, chcąc zmusić, aby udowodnił swoją obecność. Mówili prowokująco, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Porównajmy z 2:17:17. Ta lekkomyślna mowa przeciwko Bogu doprowadziła do manifestacji uroczystego dowodu Jego obecności. Bóg poprzez poważny sąd udowodnił, że jest obecny, co widzimy w 4:21:5-6. Po piąte, Izraelici podnieśli swój głos przeciwko Panu. Szemrali w niezadowoleniu z drogi, jaką Bóg ich prowadził, przez co musieli poczuć na sobie ciężką rękę swoich nieprzyjaciół. Widzimy to w 4:14:2-4 i 45. Kolejność, w jakiej apostoł prezentuje popełnione przez Izraelitów zło, jest niekoniecznie chronologiczna. Wspomniane wydarzenia z historii Izraela przedstawione są tutaj w porządku moralnym. Powściągliwość znajduje się na czele tej samej smutnej listy, ponieważ jak apostoł Jakub mówi, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Jakuba, 1:15. To prowadzi do bałwochwalstwa, ponieważ to, czego pożądamy, staje się wkrótce później bożkiem, bożyszczem oddzielającym duszę od Boga i zajmującym należne Bogu prawdziwemu miejsce. Bałwan, któremu chołubimy, jest pomostem do zawarcia sojuszu ze światem. Świat z kolei niszczy w nas wszelkie poczucie obecności Boga, prowadzi do buntu przeciwko Najwyższemu i drogom, jakie obiera wobec ludzi, gdy karze ich z powodu złego, grzesznego postępowania. Owe grzechy sprowadziły na Izraelitów sąd Boży. Zostali powaleni, dalej czytamy, że padli, zostali zniszczeni przez węże i poginęli z ręki niszczyciela. Co więcej, to, co się z nimi stało, wydarzyło się ku przestrodze dla nas. Nie postępujmy jak oni, aby nie okazało się, że pomimo uczestnictwa we wzniosłych chrześcijańskich przywilejach pobłażamy zgubnym pożądliwościom i uginamy się pod mocą grzechu, szatana i ostatecznie samej śmierci.
Wersety od 12 do 14. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was kuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. W przenikających, dobitnych słowach apostoł odnosi się do ogółu ludzi wyznających chrześcijaństwo. Ostrzega nas przed przypisaną ciału naturalną pewnością siebie. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nie łudźmy się, myśląc, że uczestnictwo Wieczerzy Pańskiej uchroni nas przed popełnieniem poważnych grzechów. Powinniśmy raczej pamiętać, że tylko Bóg jest naszym ratunkiem. Pokusy są udziałem wszystkich ludzi, ale Bóg nie dopuszcza nigdy, by Jego dzieci były nadmiernie kuszone. Zawsze daje im możliwość przezwyciężenia pokusy. Istnieje jednak inne niebezpieczeństwo. Brak czujności może doprowadzić do zlekceważenia danego nam przez Boga wyjścia. Przeto, ciągnie apostoł, uciekajcie od bałwochwalstwa. Wskazując skuteczną drogę ucieczki zachowującą nas od upadku, radzi nam unikać wszystkiego, co może wzniecić pożądanie i rozognić żądzę. Doskonale wie, że te uczynki mogą zniszczyć więź pomiędzy naszą duszą a Bogiem i doprowadzić nas do upadku. Wersety od 15 do 17. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Udzieliwszy przestrogi przed pokładaniem fałszywej nadziei w chrześcijańskich obrzędach, apostoł odsłania przed nami prawdziwe znaczenie symboli Wieczerzy Pańskiej. To jest kielicha i chleba. Dla nas kielich jest kielichem błogosławieństwa, symbolem krwi Chrystusa, przypominającej nam o Jego śmierci. Gdyż, jak wiemy, ta właśnie krew, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, została przelana na krzyżu. Dla Chrystusa był to kielich sądu. Niemniej ten sam kielich, który sprowadził na niego żar sądu Bożego, nam zapewnił nieopisaną pełnię błogosławieństw. Tak więc kielich sądu dla Chrystusa staje się kielichem błogosławieństwa dla wierzącego. Dlatego błogosławimy ten kielich, co oznacza, że po prostu dziękujemy za niego. Błogosławieństwo kielicha nie zawiera w sobie w żadnym razie błędnej myśli o zarezerwowanym dla jednostki poświęcaniu symboli wieczerzy przez specjalnie wyznaczoną do tego osobę. Praktyka ta jest rozpowszechniona w odstępczym chrześcijaństwie, ale apostoł mówi jasno: my błogosławimy, my łamiemy i my uczestniczymy. Jest to akt dziękczynienia, w którym wszyscy uczestnicy mają swój udział. Przez spożywanie chleba dajemy wyraz dwóm wzniosłym prawdom. Po pierwsze, złamany chleb przypomina nam o tym, chleb, który łamiemy, że mamy udział w śmierci Chrystusa, w Jego ciele wydanym za nas. Po drugie, w niezłamanym chlebie mamy symbol duchowego ciała Chrystusa, które tworzą wszyscy narodzeni na nowo wierzący. Przez spożycie cząstki tego chleba manifestujemy nasze utożsamienie się z tym ciałem, którego głową jest Chrystus, zaś wszyscy wierzący bezsprzecznymi członkami. Zwrot jeden chleb nie mówi tylko o tym, że wszyscy ci, którzy o danym czasie z niego spożywają, są jednością, ale że wszyscy wierzący w konkretnej miejscowości tworzą jedność. Jeden chleb przedstawia wzniosłą prawdę o jedności całego ciała Chrystusowego, ciała, które zawiera każdego prawdziwie wierzącego bez wyjątku i bez różnicy. Wersety od 18 do 20. Patrzcie na Izraela według ciała.
Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Po przedstawieniu głębokiego znaczenia kielicha i chleba, apostoł ostrzega nas przed braniem jakiegokolwiek udziału w ludzkich społecznościach. Te są obrócone w niwecz i potępione przez śmierć Chrystusa. Najpierw nawiązuje do Izraela w celu ustalenia ważnej zasady, że przez udział w ofierze wyrażamy społeczność, zjednoczenie z wszystkim, co ona przedstawia. Prawda ta uświadamia chrześcijanom, że sprawą niezwykle poważną jest udział w czymkolwiek, co jest wyrazem społeczności z bożkami. Wierzący w Koryncie wiedzieli, że bałwany same w sobie były niczym, zaś składane im w ofierze mięso nie różniło się wcale od innego mięsa nieprzeznaczanego do tego haniebnego procederu. Świadomość ta, jakkolwiek słuszna sama w sobie, rodziła niebezpieczeństwo, że wierzący z Koryntu będą argumentować, że mogą dalej uczęszczać do pogańskich świątyń i spożywać mięso ofiarowane bożkom. O nie, oponuje apostoł, zapomnieliście, że rzeczy ofiarowane bożkom są w rzeczywistości poświęcane demonom, które są inicjatorami bałwochwalstwa. Bożek jest sam w sobie jedynie nicością, ale kryjące się za nim demony są realnymi istotami. Tak więc oddawanie czci bożkom jest w rzeczywistości niczym innym jak kultem demonów, które roszczą sobie w ten sposób prawo do otrzymywania hołdu należnego jedynie Bogu. Jak więc chrześcijanin, który przez picie z kielicha pańskiego wyraził swoją społeczność z Panem, z Nim, jedność z Jego śmiercią, ze śmiercią Pana Jezusa i Jego ludem, ludem Bożym, śmie jeszcze pić z kielicha będącego wyrazem społeczności z demonami? Jeżeli zasiadamy u stołu pańskiego, któremu On przewodniczy i którego jest gospodarzem, oraz czerpiemy z błogosławieństw, które On świadczy, jakże możemy jeszcze uczestniczyć w tym obrzydliwym obrzędzie pod wodzą demonów? Pan jest słusznie zazdrosny i nie daje przyzwolenia na to, aby odmówione mu zostały należne jemu uczucia jego odkupionego ludu. Czy wierzący, który chodzi w miłości płynącej od Pana, może bezkarnie go ignorować? Czy jesteśmy mocniejsi od niego? Strzeżmy się i nie prowokujmy Pana do gniewu. Strzeżmy się i nie prowokujmy Pana do podejmowania wobec nas takich działań, jakie niegdyś Bóg był zmuszony podjąć wobec nieposłusznego Izraela. Wersety 23 do 33 z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 10, plus pierwszy werset z rozdziału 11, pierwszego listu do Koryntian. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia, albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.
Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Po ostrzeżeniu nas przed każdą bałwochwalczą społecznością apostoł odpowiada na pytania dotyczące jedzenia mięsa poza pogańską świątynią. Mogły się pojawić problematyczne sytuacje, kiedy to na rynkach sprzedawane było mięso ofiarowane uprzednio demonom lub gdy takie mięso oferowane było podczas obchodzenia świąt czy uroczystości w prywatnych domostwach. W takich przypadkach każdy powinien pamiętać, że nawet jeśli wszystko jest dozwolone, to nie wszystko jednak wskazane i pożyteczne. Powinniśmy postawić sobie pytanie, czy nasze postępowanie posłuży zbudowaniu innych. Jeżeli na rynku, czy podczas świątecznej uroczystości ktoś zwróci uwagę na to, że oferowane mięso zostało ofiarowane bożkom, to chrześcijanin powinien powstrzymać się od jedzenia, po pierwsze przez wzgląd na sumienie człowieka wierzącego, które mógłby zranić, po drugie zaś, aby nie dać niewierzącemu sposobności wniesienia zarzutu. O proszę, patrzcie, oto ów chrześcijanin spożywa mięso ofiarowane bożkom, które to niby tak bardzo potępia. Widzimy zatem, że również podczas jedzenia i picia, tak jak we wszystkim innym, co robimy, powinniśmy wziąć pod uwagę nie jedynie samych siebie i naszą wolność, lecz chwałę Bożą i sumienia naszych braci. W ten sposób będziemy w stanie uniknąć dawania powodu do zgorszenia czy to Żydom, czy poganom, czy też zgromadzeniu Bożemu. Co więcej, powinniśmy nie tylko unikać sytuacji powodujących zgorszenie, lecz także ochotnie wstępować w ślady apostoła, który nie szukał własnej korzyści, lecz wielu, aby byli zbawieni. A w jaki sposób dążył do tego, aby zadowolić wszystkich? Możemy być stuprocentowo pewni, że nie poprzez uczestniczenie w ich złych uczynkach, lecz przez naśladowanie Chrystusa w całej Jego łasce i uniżonym usposobieniu. Apostoł ma prawo zatem podsumować tę część listu wezwaniem: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.